Państwu. Witam wszystkich zgromadzonych. Dziękujemy bardzo, że wszyscy Państwo przyszliście na zaproszenie autora i bohatera naszego dzisiejszego wieczoru. Tytułem tylko wstępu witam jeszcze raz Państwa w bibliotece. Dzisiejsze spotkanie, jak nasze zaproszenia mówią, będzie dotyczyć promocji książki jednej z instytucji kultury Ostrowa Wielkopolskiego SOKO. Prosimy pana autora Czesława Piskorskiego. Serdecznie witamy. Dziękuję. No więc kłaniam się, dziękuję za te oklaski, ale będę bardziej wdzięczny, jeżeli je usłyszę na zakończenie, bo to będzie świadczyło, że wam się podobało. Proszę Państwa, w swoim życiu występowałem publicznie wielokrotnie. No, powiedzmy około 1000 razy. Najczęściej jako konferencjer, również jako muzyk grający solo lub w zespole, no a już bardzo rzadko jako aktor. Ale w tej roli nigdy jeszcze nie występowałem i jeżeli będę się to proszę o wybaczenie. Dlaczego, proszę Państwa, to napisałem, tą książkę? Bo minęło niewiele lat, a już mało kto o tym pamięta. Ja chciałbym dzisiaj zaprosić, żebyśmy wspólnie pamięcią wrócili do lat 50., kiedy rozpoczęła się historia tej placówki. Chociaż jak patrzę tutaj, zwłaszcza na przednie rzędy, gdzie urocze panie są, to dla nich nie będzie to wspomnienie. Dla nich to historia przed ich urodzeniem. Żeby wejść w ten klimat, przypomnijmy sobie trochę realiów tych czasów. Pamiętajmy, że było to 5 lat po zakończeniu wojny. W Polsce dobiegała do końca akcja likwidacji analfabetyzmu. Były aktualne hasła. Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. Hasło lud z wojskiem, wojsko z ludem. Ale hasło, które akceptowali w zasadzie wszyscy Polacy, brzmiało: cały naród buduje swoją stolicę. Do tego stopnia, że bez oporów jakiś procent był pobierany z wynagrodzeń na społeczny fundusz odbudowy stolicy. Żeby wejść w klimat, proszę Państwa, to wielu z Was może zdziwiło, dlaczego zaproszenia nie na kartoniku, a na takim papierku. I dlaczego ten papier nie jest biały, tylko kremowy. No to właśnie wróćmy do tamtych czasów. Nie było ksero. Były powielacze tuszowe, a potem pojawiły się powielacze spirytusowe. Żeby wykonać odbitki, należało mieć śnieżno-biały papier kredowy, na który się spodem podkładało kalkę i maszyną się pisało i z tego wychodziły no 8-9 odbitek. Następne już były blade, nieczytelne. I proszę Państwa, ten papier kredowy było trudno dostać. Ja miałem żelazny zapas. I to są właśnie zaproszenia drukowane na tym moim żelaznym zapasie. Śnieżno-biały papier kredowy zrobił się kremowy. Jeszcze dodam, że
kontrolowano nas w ten sposób, że wszystkie kalki musiały być rejestrowane i archiwizowane. Nigdy mnie nie kontrolowano, ale było to pewnego rodzaju cenzura. A tu zaraz przy okazji, a propos cenzury. W roku 92 lub 3 napisałem kilkanaście flaszek. Spotkałem znajomą dziennikarkę z ziemi kaliskiej, dałem jej po dwóch dniach dzwoni i mówi: Czesław, flaszki są fajne, wszyscy się tu śmiejemy. No to kiedy drukujesz? No nie, nie mogę. Jak to, nie ma cenzury? No co ty, a kuria biskupia? Autentyczne. Proszę Państwa, teraz ja tu mam takie... Aha, przypomniałem sobie, że te fraszki, to nie, no niestety były trochę świńskie. No jak to fraszka musi być? Sam mistrz fraszek Jan Staudinger, Jan Izidor Staudinger, mawiał, że no muszą mieć trochę pieprzu i jako przykład dawał taką fraszkę, by równowaga nie była zlichnięta, podnosząc suknię, spuszczała oczęta. No niby nic, ale trochę pieprzyku jest. Pamiętam dwie krótkie moje fraszki. Zacytuję ze wstydem. Bez aktu nie ma kontaktu. A druga o pewnym fotografie. Co którą zdjął, już ją miał. Proszę Państwa, jedźmy dalej. Dlaczego to napisałem? To już powiedziałem. Pamięć ludzka działa w dziwny sposób. Niektóre obrazy zapamiętuje bardzo ostro i przechowuje długo. Inne, które wydawałoby się są bardzo ważne, no umykają z pamięci. Pamięć o tej placówce będzie tak długo trwała, tylko jak długo będą ludzie żyli, którzy w tym uczestniczyli. No, dam przykład, że mnie prześladuje obraz z roku 1938, jak miałem 4 lata. No może powinienem powiedzieć 4 latka. Siedzę na parapecie okna, ojciec mnie mocno trzyma i z drugiego piętra, z kamienicy Kujawskich na rynku, spoglądamy na rynek. Stoją tam już oddziały naszego pułku, a mnie do dziś prześladuje widok, jak zręcznie konna artyleria się ustawiała, że bez większych takich przepychanek pod rząd stanęła. Ludzie się zbierają, jest jakaś manifestacja, jest to październik. Przemawiający mówi przez tubę. Także chwilami tylko żeśmy słyszeli jego głos, ale wszystko było dobrze, dopóki wojsko nie ryknęło jednym głosem. Precz z Czechami! Wtedy się przytuliłem do ojca i powiedziałem, co oni wszyscy ode mnie chcą, bo jestem Czechem. Była to manifestacja z okazji odebrania przez Polskę Czechom Zaolzia. I mówię celowo odebrania, bo oni zbrojnie zajęli to w roku 1920, kiedy walczyliśmy z nawałą rosyjską. Proszę Państwa, to wszystko można znaleźć w internecie. Kliknąć tylko w Google'ach Zaolzie można odczytać. I ja też kliknąłem Ostrów, historia kultury. I
znalazłem osiągnięcia kulturalne naszego miasta w latach 45 do 89. 44 lata. I jak Państwo myślicie, ile tego, tych osiągnięć było? Na jednej stronie, na dwóch, na trzech. Teraz muszę puścić ten mikrofon. Pokazać. Demonstruję. Czy na trzech stronach? Czy na dwóch stronach? Na jednej. Na jednej stronie? Tylko tyle. 11 pozycji. Proszę Państwa, poczułem się naprawdę... No wstyd mi było, że jestem Ostrowiakiem. Jak to? Takie miasto jak nasze przez tyle lat, tylko 11 pozycji, po jednej na 4 lata. Przejrzałem to dokładnie i zauważyłem, że są masę braków. Przecież działał chór męski Echo i do dziś działa. Zdobywał nagrody na międzynarodowych zawodach śpiewaczy. Chór nauczycielski. Jednocześnie było w Ostrowie 6-7 orkiestr tętych. W tym czasie również ruszyła szkoła muzyczna, a powiem, że to za sprawą naszej orkiestry dziecięcej, bo na górnej sali Domu Kultury była sesja i jeden z radnych, powołując się na tym, że dzieci potrafią, wnioskował o otwarcie, powołanie szkoły muzycznej w Ostrowie. Również przecież Ostrów był inicjatorem koncertów chopinowskich w Antoninie. Wiemy o tym doskonale, bo graliśmy tam. Impreza była w 60 roku. Występował chór męski Echo, potem nasza orkiestra. W czasie występu spadł deszcz. Trzeba było się szybko zorientować, a członkowie orkiestry się uśmiechają, pamiętają. Ponieważ nuty były pisane atramentem, jedna kropla mogła tam szalone szkodę zrobić. Ja prowadziłem wtedy konferencję opartą na utworze Bojanowskiego Tydzień w Antoninie. Na szczęście deszcz szybko przeszedł i wystąpiła Orkiestra Symfoniczna z Poznania. Więc proszę Państwa, do internetu naprawdę można dużo jeszcze włożyć.